Wiecie, kochani, w kolejnym filmie z cyklu Zrób to sam, gdzie składam różne moduły. Tym razem też taki prosty moduł. Wykrywacz metalu, czyli takie zastosowanie i działanie trochę poważniejsze od tych błyskotek, które były wcześniej. Ale czy on coś wykryje i jak? No to z ciekawości zobaczymy, jak się nam to uda złożyć. No dobrze. Mamy trochę części. No, ale po raz kolejny nie mamy instrukcji. Mamy brzęczyk, płytkę, diutkę, jakieś tranzystory, parę rezystorów. W środku widzę, została osłonka z brzęczyka, się już odkleiła. No cóż, to tak według tego to kompletnie nie wiemy, co tu poskładać, bo są podane tylko elementy, jakiś switch. Power on, SW1, jest, dobrze, czyli to. OK, tutaj pewnie regulacja czułości, no OK. Więc niestety tutaj nic byśmy z tego nie zrobili, ale na szczęście na stronie, tam gdzie to kupowałem, był spis elementów i ich lokalizacja, czyli według tego sobie tutaj będziemy mogli to złożyć. Kondensatory, mam nadzieję, są opisane. 2, 2, 2, czyli 2 i 2 nano. 10 i 4, 10 nano. 2 i 2, tak, wszystko się zgadza. Rezystory, tak jak mówiłem, można sobie odczytywać, jak ktoś lubi i ma dobry wzrok. Ja już nie mam, więc po prostu coś takiego mierzę sobie zwykłym ohmomierzem. I tutaj co powinniśmy mieć? Jeden tranzystor, drugi tranzystor. 5809012 jest 2S9012. A co to jest to trzecie? A trzy tranzystory. A9018 musi być, jest, czyli ten jest 18. Te są. No i cóż, idiutka, i właściwie to wszystko. Także układ bardzo prosty. Nie mam jego schematu nawet, żeby przeanalizować, jak to ma działać. No cóż, no, będziemy się zastanawiać później. Na razie biorę się za złożenie, no i się okaże, czy to coś takiego funkcjonuje. Wszystko do lutowania mam już gotowe. Miernik pod ręką, żeby zmierzyć rezystory. No więc ja się biorę za montaż tego w sumie prostego układu, ale zobaczymy, jak on będzie funkcjonował. No i zobaczycie to jak zwykle w przyspieszonym tempie. Jak widzicie, układ jest już zmontowany, specjalnych problemów nie było. Co się okazało, jak się dobrze przyjrzałem, czego wcześniej nie zrobiłem, na płytce są oznaczenia wartości elementów, jakie w danym miejscu mają być zamontowane, także nawet bez tego spisu tabelarycznego dałoby się to złożyć. Łącznik, regulacja zapewne czułości i złącze zasilania 3 do 5 V. Także ja zaraz jakimś kabelkiem podepnę tu zasilanie. No i zobaczymy, czy ten prościutki wykrywacz metali, ja jeszcze bym chciał do niego schemat zdobyć,
zobaczyć, jak to tu wygląda i co on naprawdę robi, w jaki sposób te metale wykrywa. Ale zobaczymy jego w działaniu. Układ jest już zmontowany, całkowicie podłączony. No więc włączmy zasilanie. O, zaczęło piszczeć. Zakładam, że tu coś się reguluje czułość tym potencjometrem. No tak, czyli ustawmy. Tuż jak przestał. No i uwaga, mamy to. O, jest metal. To jest plastik. No, czyli działa. No jak widzicie, jak się zbliżamy, dioda się jaśniej zaświeca, głośniej piszczy brzęczyk. Mniejszy kawałek, cichszy dźwięk. Tu mamy jakąś tubkę. O, bardzo głośno piszczy. A więc mamy wykrywacz metali. Najprostszy. Za kilka złotych, samodzielnie zmontowany i co najważniejsze działający. Więc całkiem fajna zabaweczka. Zobaczmy, czy taką nakrętkę nam wykryje. No nie, nakrętka jest już za mała, żeby cokolwiek tutaj znalazł. Ale większe rzeczy. Wiadomo, że nie ma on dużej czułości. Musimy być prawie. No, ale na ręku. Czyli nawet przez rękę wykrył nam tutaj kawałek metalu, jakimi są te szczypce. Telefon wykrywa. No, każdy metal, jaki tu był, został wykryty. Strasznie głośno piszczy mimo zaklejenia, także to mogłaby być jakaś regulacja. No, sprawdzając, widzimy, dokąd jest zatopiony tutaj śrubokręt. Także prościutki układ, prosta konstrukcja, kilkanaście minut złożenia i mamy taki właśnie prościutki, fajny wykrywacz metalu. Dziękuję za uwagę. Jeżeli film Wam się podobał, coś wniósł dla Was, proszę lajkujcie, subskrybujcie kanał. Będzie więcej filmów, zarówno takich zabawowych z montażu prostych urządzeń, jak i tych bardziej poważnych i z pomiarów, i z teorii, praktyki i wielu, wielu innych dziedzin. Także dziękuję jeszcze raz za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów na moim kanale.